Dzień dobry, witamy wszystkich na zajęciach online z okazji Dnia Dziecka z gminy Bukowiec. Zachęcamy do uczestnictwa najmłodszych. Śmiało ciało, wygnij nam śmiało ciało, dla mnie to... Thank you.
głęboki wdech. Gumy miś. Ja jestem gumy miś, taka to gumy miś. No nic ja miś na świecie nie pomaga, czy się śmiesz. Jestem taki gość, oczy się nie wydasz. Co kiedy dało, to zawsze będzie mu Thank you.
popijcie, weźcie większy wdech i wracamy do kolejnych kawałków zoomowych. Everybody.
poduszka albo kawałek kocyka i zaraz będziemy robić rozciąganie. Ok, zaprezentujemy Wam teraz kruka. Najlepiej podłożyć sobie poduszkę pod głowę, nogi, kolana szeroko i łokcie zablokowane. Kolana kładziemy na biceps, tutaj pokażę u Iki, kolana są mocne tutaj na bicepsie i przenosimy cały ciężar ciała na kolana, ręce na ziemi i powolutku odkładamy głowę na materac, a nogi po paluszku odrywamy powolutku, raz i dwa, próbujemy, raz, pamiętajcie, że głowę połóżcie sobie na materacu, super, Ulcia już trzyma, tak, jeszcze raz. Super, dobrze Jaga, elegancko, tak? I takie ćwiczenie należy powtarzać 10 razy taką dźwignią. Lecimy Iga, 10 razy, raz i wróć. Dwa, popatrzcie, ręce szeroko, kolana muszą być oparte na rękach. Jeżeli nie będzie, będzie tam przerwa, nie dacie rady, raz i dwa. Pamiętajcie, że głowę, czoło zablokujcie sobie, ono będzie Waszą podpórką. I odklejamy stopy i takie wahadełko, super. Próbujemy. Hop, Jagula, próbuj. Kolana, kolana, zablokuj na rączkach, na zewnątrz kolana. Bardzo dobrze. I lecisz, hop, i głowę połóż, i nogi do góry, super. 10 razy, pamiętajcie, aby zawsze podłożyć sobie poduszkę. I zatrzymaj Iga i próbujemy ciągnąć nogi do góry. Dobrze. Super. Takie ćwiczenie warto wykonywać na równowagę. Pamiętajcie, aby mocno spinać brzuch. Można położyć też policzek albo czoło. To jest pierwszy z ćwiczeń. Teraz proszę usiądźcie, wyprostujcie sobie nogi na samo rozciąganie i przekładamy ręce za buty. Przy czym trzymamy kolana prosto. Kolana prosto, prosto, prosto. Tak, super. I próbujemy złapać za piszczele, jak nie idzie. Dotykamy, czy nasze piszczele są ok. Jaguś, piszczele, tak. Piszczele, tak jakbyśmy ubierały pod kolanówki. Tak. I teraz bierzemy jedną piętę i kładziemy na głowę. Tak, przekładamy, prostujemy plecy. Piersi do przodu, super, super, elegancko. I druga noga. Druga noga, kolano na zewnątrz i przytulamy. Tak, próbujcie jak najmocniej. Bardzo ładnie. Siadamy szeroko i robimy podpórkę na łokciach. Tak, nogi szeroko i podpórka na łokciach. Dotykamy czołem kolana. Jedna strona i druga strona. I czoło centralnie do ziemi. Super. Łączymy nogi. Stajemy. Stajemy na jednej nodze i chwytamy nogę, stopę w rękę. Podskakując, kręcimy się wokół własnej osi. Super. Ekstra, zatrzymaj i wyprostuj nogę do góry. Próbujemy stanąć. Jak ciężko można się podtrzymać. Popatrzcie, jak dziewczyny kombinują. Tak. I prostujemy kolano. Walczymy jedno i drugie kolano. To nie jest taka prosta sprawa, ale można, super. Iga, super Jaga. Ekstra. I zmieniamy drugą nogę. I kręcimy się w koło własnej osi. Bioderko luźniutko. Zatrzymaj, napnij brzuszek, wyprostuj nogę, na której stoisz i ciągniemy nogę na zewnątrz, do góry. Można chwycić się ściany, prostujemy. Jedna nóżka zawsze będzie gorsza, czyli zapewne ta. Próbujemy. To jest do góry. Pięknie. I jeszcze Jaga. Jula, sorry. Ok. Głęboki wdech. Odkładamy rączki na ziemię. Proste kolana, odkładamy rączki na ziemię, super. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Kolana proste, super. Trzymamy, trzymamy. Każdy ma inny zasięg, ale warto próbować.
Jeszcze kawałek, super, elegancko, głęboki wdech i ćwiczyła dla Was dzisiaj Ulcia, Jaga i Iga. Dziękujemy bardzo za uwagę i przypominamy, że te treningi można wykonywać przynajmniej 3 razy w tygodniu. Będzie na pewno duży postęp. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na zajęciach.